60-lecia rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Niektórzy z Państwa mają 60, 62, 63. Jubileusz stał się okazją do uhonorowania medalem za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom, które spędziły 50 lat w związku małżeńskim. Pozwólcie Państwo, że właśnie w tym momencie przywitam naszych honorowych gości. Witam serdecznie gospodarz gminy, wójt Małgorzaty Małuch. Serdecznie witam. Witam czcigodnych księży, Jana Adamczyka, księdza proboszcza. Serdecznie witam. Oraz księdza proboszcza Jacka Pierona. Serdecznie witam. Witam przewodniczącego rady Bogusława Moronia. Witam. Witam sekretarz gminy Zofię Rowińską. Witam radnego powiatu gorlickiego Michała Diducha. Serdecznie witamy. I oczywiście bardzo, bardzo gorąco witam dzisiejszych jubilatów. Serdecznie witamy. Umknęło mi powitanie panią dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego Renatę Wojnarską. Serdecznie witam. Witam media. Proszę Państwa, 50 lat to szmat czasu. Niektórzy może już zapomnieli, od czego to wszystko się zaczęło. Pozwolicie Państwo, już poproszę, by wzięliście się za ręce. Właśnie w tym momencie. Bardzo serdecznie proszę. Wczoraj mi wręczył pierścionek złoty i długo trzymał mnie za rękę. I pomyślałam, że zaloty takie niewinne są i piękne. Lecz uczyć mi się nagle nie chce i coś w spojrzeniu się zmieniło i jakoś dziwnie bije serce. Więc może tak wygląda miłość. Wczoraj dostałam pierścionek złoty i unikałam pocałunków, bo pocałunek to jak motyl. Nie zna przyczyny ni kierunku. Lecz jeśli wpadnie się, akcentem, tym wstępem zakończę ja i poproszę gospodarza serdecznie, panią wójt Małgorzatę Małuch. Bardzo proszę. Drodzy, kochani, szanowni jubilaci, ciężko wejść w słowo po tak pięknym i wzruszającym wierszu, który oddaje ten moment sprzed 50 lat. Chylę dzisiaj z wielkim szacunkiem głowę przed wami. Mam dla was wiele ciepłych, serdecznych myśli, wiele dobrych słów chciałabym wam przekazać, ale tak prawdę powiedziawszy, te słowa w gardle gdzieś grzęzną, bo 50 lat życia to jest szmat czasu. To jest okres, który przeżyliście razem, który skutkował dużą ilością, znaczy dziećmi, wnukami, prawnukami pewnie. I to jest każdego z Państwa odrębna, inna historia. Myślę, że ciągle jeszcze macie przed oczami ten moment, kiedy stanęliście na ślubnym kobiercu. Młodzi, zakochani, szczęśliwi. I tak jak tutaj pani dyrektor w wierszu powiedziała, chwyciliście się za ręce, spojrzeliście sobie głęboko w oczy, a dzisiaj 50 lat minęło i pewnie sami zastanawiacie się, kiedy się to stało. Chcę też podziękować za wasze życie, za to, że wnieśliście to swoje życie też tutaj do tej naszej społeczności lokalnej, że odcisnęliście swoje piętno tutaj na tej naszej ziemi. Tutaj zostaliście, tutaj urodziły się wasze dzieci. Nie wszystkie zostały, no ale to takie życie, że dzisiaj świat ma wiele pokus i często tak bywa, że młodzi ludzie szukają w wielkim świecie no pewnie łatwiejszego, lepszego, bogatszego życia. Ale to jest naturalne. Wydaliście im podstawę, dobre wychowanie, i przede wszystkim daliście
dobry, piękny przykład, jak trzeba, jak można żyć, jak można przez tyle lat przenieść no właśnie to otwarte serce dla siebie nawzajem, tą życzliwość i po 50 latach, że można sobie spojrzeć w oczy z uczuciem i z miłością. Bardzo Wam za to Wasze życie dziękuję. Gratuluję Waszym rodzinom, wspaniałych seniorów. No i życzę Wam, żebyście czuli się spełnieni, żebyście mogli właśnie spoglądając sobie w oczy powiedzieć, że to jest dobre życie, to jest życie, dużo zdrowia. Żebyście mieli siłę, bo pewnie na pewnym etapie życia człowiek docenia zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie to jest ten dar od Pana Boga, którego nie można kupić i dlatego trzeba go szanować, trzeba go doceniać. Ja Wam tego zdrowia bardzo dużo życzę. Życzę Wam też takiej wielkiej życzliwości Waszych najbliższych, żebyście się otaczali ludźmi, którzy Was kochają i doceniają to, że poświęciliście dla tych rodzin całe swoje życie. Żebyście otoczeni byli miłością, ciepłem i życzliwością swoich najbliższych i żebyście z każdym dniem radośnie, z uśmiechem patrzyli w przyszłość, żeby każda chwila Was cieszyła, dawała Wam wiele satysfakcji, radości. No i tej pogody, tego dystansu do życia, którego pewnie my powinniśmy się i młode pokolenie powinno się od Was uczyć. Goście, a szczególnie wspaniali jubilaci, ci obecni tutaj dzisiaj i ci nieobecni, bo jest więcej jubilatów, ale z przyczyn różnych nie mogli tutaj dzisiaj z nami być. Wydaje się, że właśnie to dzięki Wam dzisiaj mamy okazję uczestniczyć w najpiękniejszej uroczystości w życiu i jednej z najpiękniejszych. Bowiem 50 lat przeżyć to jest naprawdę piękny wzór do naśladowania. To dzięki Waszej życzliwości, Waszej tolerancji, Waszej wyrozumiałości mieliście szansę te lata spędzić razem. Na pewno zakładając rodziny i podejmując decyzję o zawarciu związku małżeńskiego 50 lat temu, na pewno nikt nie mówił i na pewno również sami nie wierzyliście, że będzie łatwo. Na pewno to nie były lata łatwe, bo 69 rok, wszyscy wiemy, że to była jak gdyby odbudowa Polski jeszcze. W imieniu Rady Gminy Sękowa chcę Wam pogratulować. Drodzy Państwo, będąc tak na mszy świętej, jestem z tego pokolenia, gdzie powiem ciut tego, końcówkę komunizmu pamiętam. Wiem, jakie to były ciężkie czasy. Wiem, jak musieliście walczyć o każdy dzień, wychowywaliście nas. Ja powiem tak, jak tu z księdzem Jasiem Adamczykiem żartowałem, tak trochę ze łzą i w oku, powiem tak, ja za 8 lat będę miał dopiero 50 lat, a Wy już macie 50 lat małżeństwa. Moi drodzy, ja Wam życzę naprawdę, tak jak Pani Wójt mówiła, czy Pani Sekretarz, zdrowia, tej miłości, bo powiem tak, wiem, że jeszcze bardzo wspomagacie nas młodych w wychowaniu wnucząt, powiem tak kolokwialnie, ogarnięciu całego domu nieraz. Nasi kochani jubilaci, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej, jak również swoim, bardzo serdecznie Państwu gratuluję tego pięknego jubileuszu, który Państwo dzisiaj obchodzicie. Muszę powiedzieć, że jesteście Państwo dla nas elitą. Elitą, jak chodzi o budowanie rodziny, o kształtowanie tych pięknych rodzinnych relacji. Widać po Was, że jesteście ludźmi szczęśliwymi, bo tak naprawdę gdzie więcej szczęścia, jak nie w małżeństwie. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Jak również muszę powiedzieć, że Państwo stanowicie dla nas tą grupę seniorów. Tutaj ksiądz proboszcz na mszy, można powiedzieć, że natrącił, że powinniśmy dbać o seniorów. Dlatego przy tej okazji chciałem się również z Państwem podzielić tą miłą informacją, że uzyskaliśmy bardzo duże pieniążki na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów. I jeszcze
Proszę pani wójt, legitymację. Nie, to jest tym samym osobą. Gratulacje dla państwa. Wszystkiego najlepszego, zdrowia wszelkich. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo serdecznie gratuluję. Jubilaci Wanda i Kazimierz Zachariasz. Serdecznie prosimy. Czekaj na mnie, aby śpiewał mnie.
pomoc, kochany, kochany. Lecąc trzeba jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmiany. Jak rudy lecą gra, jak notka pęta leca. Rudy kasztan ci dałam i serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i ja. Już trzecia jesień, park nasz bez łaza, kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle błyszczy liści i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Daj słowo, jednak się z królem zastanowo, patrz w oczy moje pilne, ręce zbytnio masz jak pilne i ty dobrze się być chciało mnie zjeść. Nie chcę szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać w tym stanie, bo rozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki. Mamy żadne migreny, lecz przede mną powykałeś tym systemem. Czy naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie pamięciała? Ani Zuzia, ani Józia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Pitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Brania, ani siostra Brani, Ania. Nie chodź w zostanie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki. Nam kilka szczegółów swojego życia. Oddaję. Słuchamy. Dziękuję. Mimo, że jestem kobietą, żadnych szczegółów nie zdradzę. Nie wolno. To zostaje. Dobrze, rozumiem. Było jak to po góralsku. Tak? Po góralsku. A to teraz będzie po sęgowsku. Jubileci, jubilaci, jak tylko potrafią, umieją najserdeczniej. Dziękujemy. Czy pamiętacie o jubilatach? Pragniemy podziękować pani wójt. Dziękujemy serdecznie naszym kapłanom. Dziękujemy wszystkim jubilatom. Bardzo dostojnym, dostojnym i tym młodszym, że zechcieli przyjść, spotkać się. Spotkanie nasze traktujemy jako wspaniałą ucztę duchową. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo duże brawa. Czy jest jeszcze ktoś z Łukasza?